Cześć, kochani, niepokorne duszyczki. Dzisiaj, jak widzicie, napierdalamy do szpana śmierci. Że miałem trochę problemów. Dobra, idziemy już na dół. Dużo HP mu nie zostało, to jest spora szansa, że go ubijemy. Mimo, że nasza zbroja się wlecze. Wtedy nie znalazłem żadnych kodów na udźwig. Więc niestety nasza prędkość będzie jak na załączonym blasku. Dobra, rozbierz typa. Tymczasem musimy pozbierać spore EQ z różnych, kurde, tutaj tubylców. No ale przynajmniej mamy rozjebanego typa. Co to kurwa tu leży? Słupcie. Mięsko kurwa mu zabierzemy. Ogolimy do zera. Idziemy dalej. Trochę tego dropa jednak pozbierać z nich. To sam początek gry, się to na pewno może sprzedać do czegoś. Jak mówiłem, jest spis do kodów. Do tego, ale na udźwig nie ma. A z takich kodów jak nieskończoność kasy, nieskończoność wytrychów, czy inne nieskończoności, wszystkie itemy w jednym miejscu, czy coś ten deseń. Korzystał nie będę. Bo to już jest jednak drona przesada. Takie ułatwienie. Wolę już mieć tylko jedynie kod, jakim chciał, to nieskończoność kasy. Dobra, o, tam jeszcze mamy trupa. Dobra, psinka, znajdujesz nam trupi. O! Po wczytaniu gry to auto się naprawiło. Ile? O! Pieg go tam! Tam jesteś szczekał, psinka. Szczekała znaczy się. Jakby coś znalazła, czy coś nie dostań. Co tu? Nic kurwa nie ma. Chcesz miecho, to se zjedz. A chyba coś jeszcze jest. Albo i nie, cholera wie. Dobra, idziemy powolutku. Jeszcze wiem, gdzie jest dwóch z nich. Więc, no cóż, ubijemy ich. Znaczy, oszyjemy ich. Mamy super wypasioną zbroję, to mnie cieszy. Ja nie mam pojęcia, gdzie tu jest... Ja mam paliwa, czy coś na deseń. Mam nadzieję, że to nie jestem po prawej drugi. Bo to by znaczyło, że się już kończy. Nagle się kurwa obudzę i okaże się, że nie mam kurwa paliwa. Szyjemy do zera, jakieś kurwa. Muszę powgrywać trochę modów na ciuchy tutaj. Bo wiem, że są. No i się to powgrywa. Ale to już następnym razem. Bo już niestety instalkę wyjebałem. Wróć. Jaką kurwa instalkę? Płytkę jebnąłem kurwa gdzieś. Przyzwyczajenie, wybaczcie. Dobra, otwieramy. A nie, jest płytka, dobra. Wróć, jest płyteczka, już wiem gdzie jest to. Można wgrywać mody. Nie ma problemu. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. Yeah, świetnie. Wyjdźmy z tej zbroi. Dobra, niech to sobie zostoi. Didn't take a head wound, did you? I'm on my own side, Garvey. That's a shame. You can never have too many friends in the Commonwealth. Listen,
When we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. Super kapsle. So many of us. I'll take what I can get. Spoken like a true merc. Well, if you ever feel like fighting for something other than yourself, you should meet up with us in Sanctuary. I could use someone like you. Someone who can get things done. What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. Because there's more to your destiny. I've seen it. And I know your pain. Ech, starucha napierdala głupotę, jak widać. Please, tell me. I need to know. You are a woman out of time, out of hope. But all is not lost. I can feel your energy. He's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. No i super, wiem gdzie mam iść. Please, Mama Murphy. I'm working from nothing. I need more. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The sight will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk. Hey, shush, don't worry. Preston, we're all gonna die eventually. I'll get these people to Sanctuary. We're gonna need the sight. And our new friend here, she's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? It can hardly turn out any worse than... Everybody just take it easy. We're all in this together, kurwa, masz, right? So Marston, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. Oh, okay. Coś tego tak tu nie zostawię, nie? The help you need is in Diamond City, child. Dobra, wyłaźmy stąd. Ej, a ja? No idźcie po kolei. Kurwa, nie widzę, że jestem ostatni w kolejce. Kurwa, bo zaraz pójdę na dach i będę z dachu skakał, kurwa. I w tym przypadku to możliwe i przeżyjemy nawet. Tak, to na dole to paliwo. Don't forget the price we paid to get this far. Let's move out. I'll take point. Stay close, everyone. We're right behind you, boss. Ciężka zbroja, ja z pistoletem lecę. No, trudno się mówić. Na, ta moja zdobycz. I don't believe you took that thing out. First time I've seen one of these things up close. I'm very glad it's already dead. W sumie ja też się z tego cieszę. Kurwa mać, auto by się jakieś naprawiło czy coś. Kurwa wiem, że za dużo dźwigam, ale no co poradzę, no.
to wjebać w błoto. Tak zostawiam 3 trupy nieogarnięte, no kurwa. Jeszcze pewnie zbroję będę musiał po drodze rozmontować, kurwa. Jeszcze taki kurwa kawał. Aby to było tam. Gdzie ta czerwona strzałka? Can't say I'm gonna miss this festering boil on the ass end of the Commonwealth. No offense if you're from here or something. Where are we going? Which one do you want? Don't worry, Jim. Just stay with me. It'll be fine. Oh. Okay. Prawdę mówiąc, ja ich nie zauważyłem. Ja piesek, grosinki też pozbieramy. Jakie kurwa wielkie komary. Przynajmniej nie idę jakoś dużo szybciej od nich, ale mam nadzieję, że mi paliwa starczy do miasta. Tej zbroi. I think I just found my new vacation home. Sanctuary. Your idea of heaven, eh? There just could be some good salvage in there. Ale nie pierdolę go potem. Sanctuary first, though. I think we're close. I didn't think any of us were getting out of that museum alive. I poszła się jebać kolejna kreska paliwa. A my jeszcze tylko dwie krechy. O, już tam nawet pika coś. Czyli to jednak jest na to prawidłowo. No jest super. Oby to było niedaleko. Bo taka kurwa wycieczka jest trochę nużąca. Well, I'll be damned. It's the monument to the original Minutemen. I knew that was somewhere around Concord. That means this right here must be the old North Bridge. Where the first shots of the American Revolution were fired. I'd call that the best omen I've seen since we left Quincy. Yeah, I'm glad you decided to come with us. Boss. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found. Yeah, to my wracamy do tego miasta, że to byłem. Make it a place to call home. What do you think? Yeah, I used to like living here. Before the war? What do you mean? Before what war? Are you saying... What do you think I'm saying? Well, that you're from before the war. The Great War. Like one of those old ghouls you sometimes run into. Is that true? Yeah, sort of. I was born over 200 years ago, but I was... frozen or something for most of it. Just woke up a little while ago. Damn. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? Just my son. Somebody took him away while I was still trapped. Have you run across anybody with a baby boy? Damn.
I'm sorry. But no, I haven't run across any kidnapped babies. I'll definitely keep an eye out for him. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. There's still hope in there are Minutemen out there, somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out the settlement? I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgeon. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Okej, czyli jak zostajemy w tym mieście, to będzie nasz nowy dom. No, to już wiadomo dlaczego kurwa się budowało. No to jemniemy tu naszą zbroję. Znajdziemy jakiś pojemnik. I pójdziemy w cholerę stąd. Czy zostawimy w pojemniku nasze uzbrojenie. Taki jest z grubsza mój plan, przynajmniej jak na teraz. Zresztą naszego mogę to wszystko rozdupcać, przebudowywać. Bo to miasteczko będzie naszym główną bazą. Coś ten deseń. Dobra, zostawimy tu zbroję. Nie chcę marnować więcej paliwa w niej. Zostawimy nadmiar syfu. Okej, co my tu mamy? Pistolety, amunicję sobie zostawię. Po co mi aż tyle? Zostawię sobie dwa. Trochę one ważą w końcu. I duże radasze. Jeszcze sobie pozobaczymy. Nie wiem, bo pojęcie to dlaczego to jest. To zostawimy całość. To nie mam pojęcia co to jest. Ostatnią cholerę. Piękna, zostawimy jej. Kurwa, takie śmiecie zbierałem. Co? Jaka znowu kurwa głowa. O, to zostawimy, może się ubierze. W sumie... Najpierw sobie poobieramy, co tam trzeba ubrać. Taki punek. Trochę się tego zbierało, ale naprawdę ubieram jakoś.
Ochrona 3. O, jakiś lepszy napierśnik mamy. O, tu cały kombinezon mamy, który możemy złożyć. No dobra, teraz wiemy, że takie coś tu możemy złożyć sobie sami. Tak, trochę tego trzeba się pozbyć. Kurwa, no nie mogę to trafić. Jak widzicie, sporo tego naprawdę wywalam. No. Teraz możemy iść do tego zadanka, które dostaliśmy. Okej, no to ruszajmy. Teraz najpierw zapiszemy. No i zapraszam do kolejnego odcinka.